Witam Państwa wszystkich serdecznie. Muszę powiedzieć, że to jest szczególne wystąpienie, ponieważ czasy są szczególne i w związku z tymi wszystkimi obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym nie mieliśmy wiele okazji prezentować naszych prac Instytutu. W związku z tym można powiedzieć, że to jest moje pierwsze wystąpienie od dłuższego czasu. Niemniej jednak niezmiernie cieszę się, że mogę tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym Państwa jak najbardziej zainteresować tymi zagadnieniami, o których dzisiaj będę mówił. A o czym będę mówił? No cóż, powiem też jakiegoś drugiego wprowadzenia i powiem, że sukcesywnie będę mówił o łańcuchu dostaw w sektorze mężarskim, czyli o sytuacji na rynkach zewnętrznych, bo jak wiadomo, nasz rynek krajowy jest silnie powiązany z rynkami zewnętrznymi, nie tylko przez członkostwo w Unii Europejskiej, ale również poprzez to, że dużą część produktów mężarskich sprzedajemy na rynkach zewnętrznych, jak również zaopatrujemy nasz rynek produktami z innych krajów. Powiem oczywiście kilka słów o sytuacji w bazie surowcowej, bo jest to fundament krajowego mężarstwa. Później powiem troszeczkę o sytuacji ekonomicznej finansowej przemysłu mężarskiego. To myślę, że może być dla Państwa dosyć ciekawe, bo to są wyniki prawie za pierwszy kwartał, czyli jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i tych wszystkich obostrzeń. Natomiast będą pewne wnioski, może będziemy ciągnąć. Powiem kilka słów o tendencjach handlu zagranicznym, który ma coraz większy udział w bilansie rynkowym. Powiem oczywiście o tendencjach cenowych, powiem o tendencjach konsumpcji, bo popyt jest też bardzo ważnym elementem rynku. No i oczywiście kilka podsumowujących wniosków. No oczywiście nie muszę mówić, że branża mężarska to jest ważny dział polskiego sektora rządu żywnościowego, ponieważ mamy wydarzenie gospodarcze, to chodzi głównie o to, że tego jest jednym z najważniejszych produktów w produkcji towarowej i rolnictwa, chyba to jest około 19% i żaden inny produkt nie ma takiego dużego udziału. Mamy duże znaczenie społeczne, ponieważ jakby nie było, to jest około 200 tysięcy gospodarstw utrzymujących bydło, z tych około 100 tysięcy dostarczanego do przemysłu. Mamy około 30 kilku tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle mleczarskim, ale również te wszystkie osoby pracujące w firmach i świadczących usługi na rzecz sektora mleczarskiego, to też jest istotne zagadnienie związane z miejscami pracy. No i oczywiście środowisko, jak wiadomo, chrupy dla mlecznego jest istotnym elementem środowiska, ekosystemu, jak również funkcjonowanie przetwórstwa mleka przemysłowego. To jest również element środowiska lokalnego, tym bardziej, że większość naszych zakładów mleczarskich jest zlokalizowana w niższych miejscowościach i często są to główne miejsca pracy i główne elementy rozwoju lokalnego, regionalnego. Oczywiście rok bieżący to jest rok szczególny, czyli mieliśmy jakby dwa takie aspekty. Pierwszy okres to był wiosenność, zimowo-wiosenny, kiedy mieliśmy bardzo taką trudną sytuację hydrologiczną w kraju. To powodowało, że po pierwszym okresie miesiącach wiosennych można powiedzieć, żeśmy się spodziewali dosyć dużej suszy. Potem następnie ta sytuacja uległa poprawie. W związku z tym po sezonie letnim i już przed sezonem zimowym i jesiennym wiele wskazuje na to, że podaż pasz i ich jakość będzie wystarczająca. W tym kontekście zagrożenia dla produkcji mleka w rolnictwie nie ma. Natomiast istotnym problemem jest, który cały czas się badamy i cały czas jest aktualny, to jest pandemia wywołana przez wirus COVID-19. No i tutaj występowało kilka oczywiście takich aspektów. Pierwsze to jest to zagrożenie epidemiologiczne i stale wyjątkowe wprowadzone w niektórych krajach. To spowodowało duże ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, ograniczenia ludności. Wiele rzeczy zostało znacznie ograniczone. Nastąpiły również w pewnym okresie trudności dostępu do rynku, co będzie zresztą widoczne w komunikach handlu zagranicznego. To było związane głównie z logistyką i transportem, ale również z pewnymi obostrzeniami związanymi z zapotrzebowaniem na produkty żywnościowe. No, głęboka recesja występuje oczywiście w wielu regionach świata. Jak popatrzymy na wskaźniki rozwoju gospodarczego w Europie, to widzimy, że w niektórych krajach, szczególnie te, które są silnie uzależnione od sektora usługowego, turystyce, w kanałach HoReCa, tam ten spadek dochodu narodowego jest bardzo istotny. Francja, Hiszpania, Portugalia, jak już Włochy są bardzo takim jaskrawym przykładem. No, również u nas w Polsce oczywiście sektor HoReCa, czyli te wszystkie firmy eventowe, restauracje, hotele, one jednak zmagają się cały czas z różnymi problemami i to jest również element wpływu popytu na produkty żywnościowe.
No, skupiła się nie pewność konsumentów, to też trzeba powiedzieć, że nasi konsumenci ostrożniej podchodzą do wydatków, jest zagrożenie utratą miejsc pracy, bezrobocie tam prawdopodobnie rozrośnie. W związku z tym to wszystko przekłada się na popyt. Tak jak mówiłem, krajowe rynki silnie powiązane z rynkami zagranicznymi, więc te wszystkie szoki na rynkach zewnętrznych w jakimś sensie mogą się przełożyć na rynek krajowy i te tendencje niekorzystne będą się transmitowały na ceny w naszym łańcuchu dostaw, również w sektorze mleczarskim. Oczywiście Komisja Europejska przewidziała pewne instrumenty zaradcze. Więcej się mówiło o nich w okresie wiosennym, w czasie lockdownu, czyli tam proponowano oczywiście dopłaty do prywatnego przechowywania niektórych produktów mleczarskich, ale również wspominało się o zakupach interwencyjnych. Natomiast te instrumenty oczywiście mają małe znaczenie, gdyż ta sytuacja uległa poprawie, co zresztą będzie widać. Tutaj nie cieszyły się takim wielkim powodzeniem, ale to wynikało z tego, że ta koniunktura, pomimo tych wszystkich niekorzystnych punktów, które tutaj musimy sobie Państwu listować, ta koniunktura w tym czasie nie była tak zła, jakby to wskazywało, nie tylko chodzi o naszą rynek, ale również w Unii Europejskiej. Oczywiście dużym wyzwaniem będą wszystkie sprawy związane z nową polityką rolną. Tu cały czas trwają przygotowania, są wprowadzone pewne wstępne dokumenty mówiące o dużym znaczeniu środowiskowych kwestii i to będzie bardzo ważna rola w naszej kredycie, natomiast to są bardzo ogólne dokumenty, troszkę o tym będzie można powiedzieć, ale to są raczej wyzwania, z którymi branża się spotka i trzeba będzie do nich się odpowiednio dostosować. To jest oczywiście duże wyzwanie dla uczestników rynku mleczarskiego. Zacznijmy może od rynku światowego. Po pierwsze, w tym roku produkcja mleka oczywiście utrzyma się ta tendencja wzrostowa i dynamika będzie słabsza. Zazwyczaj produkcja mleka na świecie rośnie około 2%, w tym roku wzrośnie około 0,8%. Oczywiście ten wzrost nie wystąpi we wszystkich regionach świata. Będzie rosła ta produkcja tam, gdzie te rynki są jakby najbardziej takie liberalizowane, tam, gdzie będzie dużym potencjałem wzrostu. Czyli Azja, tam możliwości tej produkcji są cały czas ogromne, będzie duży wzrost. W Ameryce Południowej będzie subtelny, ale jednak i subtelny będzie w oceanii. Ale musimy pamiętać, że Australia i Nowa Zelandia są właściwie już na granicy możliwości produkcyjnych. Tam te wzrosty są mogą być bardzo nieduże i te wahania w produkcji, jeżeli wynikają z zmienności warunków pogodowych. No, gorsza sytuacja oczywiście w Europie. Tutaj możliwości wzrostu produkcji są w Europie Zachodniej są w jakimś sensie ograniczone. Większe możliwości są w Europie Środkowo-Wschodniej, ale tutaj te procesy transformacji i przemian strukturalnych cały czas nie są zakończone, w związku z tym te produkty będą, ta produkcja będzie rosła powoli w Unii Europejskiej, przewidywany jest niewielki spadek produkcji, a jeszcze będzie spadek oczywiście w tych krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej, czyli w Ukrainie, Białorusi, tam te trudności polityczno-gospodarcze będą się przekładały na. Oczywiście spadnie też produkcja w Ameryce Południowej, to wynika z pogorszenia się sytuacji gospodarczej w tamtym regionie i również w Kenii. Jeśli chodzi o te kwestie związane z trudności z pandemią wywołaną przez COVID-19, to się przełoży na prognozy związane z handlem zagranicznym. Widzimy, że właściwie większość produktów, trwałych produktów mleczarskich, ten eksport światowy, to jest również i import, czyli można mówić o obrotach handlowych światowych, to będą spadki, będą dość duże, w rękach 6-8% zależy się od produktów. Jedynie rynek celowarski, tutaj ten fragment rynku mleczarskiego będzie się wykazywał jako taką tendencję rozwojową. Jeśli chodzi o ceny produktów mleczarskich, to tutaj możemy dwie rzeczy pokazać. Pierwsze to mamy indeksy cenowe i to jest indeks Global Dairy Trade indeks cen żywności FAO, czyli indeks produktów mleczarskich FAO. I widzimy, że te kierunki zmian tych dwóch indeksów, one są jednakowe, czyli mieliśmy w pewnym okresie, którego sierpnia, mieliśmy dosyć duży spadek do kwietnia, marca, można powiedzieć, wtedy, kiedy te trudności z recesją gospodarczą, z ograniczeniem funkcjonowania gospodarek światowych były największe, ten spadek tych cen był najbardziej istotny, natomiast w kolejnych miesiącach to wszystko się już odbiło do góry, chociaż teraz znowu widzimy, że jak spojrzymy na Global Dairy Trade, już tutaj te miesiące letnie wykazano również pewną zmianę. Jeżeli przyjrzymy się dwóm podstawowym produktom, którymi się handluje na rynku światowym, czyli mleko, dwuszklatek, proszku i masło, to o ile mleko w proszku chude początkowo ładnie nam rosło, doszło do pewnego momentu, ale się wtedy, jak już nastąpiły te trudności z odbiorem
produktów, zmniejszyć zapotrzebowanie na rynkach zewnętrznych, tutaj te ceny wskazują już tendencję spadkową. No, inna sytuacja była na rynku masła, którego ceny systematycznie spadały z tych rekordowych poziomów w latach 2017-2018, nawet 2019. Zaczęły spadać, były na początku tam około 4500 euro, spadły do prawie 2 i teraz znowu się masło odbiło i ona się ewidentnie troszkę można generować większe przychody finansowe. To pewnie ten trend w najbliższych miesiącach się utrzyma. To jest to samo mniej więcej, o czym mówiłem, tu mamy średnie ceny produktów mlecznych od początku roku na świecie. Widzimy, że spadek to jest oczywiście przede wszystkim masło 25,6% w porównaniu z najbliższym okresem 2019 roku, ale ten efekt bazy statystycznej tam wyglądał, bo te ceny były, spadały z bardzo wysokiego poziomu, ale teraz tak jak powiedziałem, te ceny prawdopodobnie będą utrzymywały się na wyższym poziomie. Lepsza sytuacja była na rynkach wtórnych po prostu, te ceny wzrosły o 5%, ale tutaj z kolei odwrotna sytuacja, te ceny prawdopodobnie będą spadały. Jeśli chodzi o porównanie cen, to wszystko się oczywiście przełożyło na ceny skupu w Unii Europejskiej surowca i tego samego surowca również w Polsce. I widzimy, że w styczniu ta cena była o 0,5% niższa niż przed rokiem, w czerwcu ten spadek był jeszcze większy, w lipcu się kontynuował. Natomiast w Polsce na początku porównywanie tych cen, bo stopniowo odbywają różnice kursowe, to na początku te nasze ceny były troszeczkę wyższe niż rok. Niż w styczniu 2019 roku, ale już miesiące letnie te spadki były głębsze. Podkreślam, to porównywanie tych cen jest o tyle w euro zakłócane wahaniami kursowymi w całej gospodarce, więc tutaj troszeczkę trzeba inaczej do tego podchodzić. Co tu jest jeszcze istotne? No istotne jest to, że jak przyjrzymy się tym cenom w Unii Europejskiej surowca i w Polsce, to po pierwsze widzimy, że one wskazują analogiczne kierunki zmian, czyli jak rosną ceny w Unii Europejskiej, to rosną u nas, jak spadają, bo zazwyczaj jest u nas. Ta różnica poza jakimś niekrótkim okresem tutaj, to był właśnie w okresie tej pandemii, takiej najbardziej takiego zatrzymania tego życia społeczno-gospodarczego, to te ceny właściwie, ta różnica jest cały czas mniej więcej jednakowa. Tutaj w pewnym momencie to nastąpiło jej zmniejszenie. Jeśli porównamy natomiast tendencje cenowe w Polsce i w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to widzimy, że te zmiany są właściwie bardzo zbliżone do właściwie wszystkich tych takich największych producentów, mówię o Holandii, Polsce, Niemczech, te różnice cenowe są w granicach tam 3-3,5%, a spadek tych cen był oczywiście jest niekorzystny. W Francji był troszeczkę mniejszy, natomiast wzrost ten wystąpił jedynie w Holandii, natomiast dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, co kondygnuje bardzo dobrze z sytuacją gospodarczą tego kraju wywołaną przez pandemię. Jeśli chodzi o same ceny produktów mlecznych w Unii Europejskiej, to tutaj jedną rzecz, którą można powiedzieć, to tak. Po pierwsze widzimy, że te nasze ceny mleka, tego proszku i masła należą właściwie do najniższych w Unii Europejskiej. Tu głównym konkurentem zaczynają być Irlandczycy, to po pierwsze, bo mogą bardzo mocno, że tak powiem, zakłócać nasze poczynania na rynku unijnym. Natomiast widzimy, że w Czechach i Słowacji takich produktów mają relatywnie mało, więc ich ceny są stosunkowo wysokie, a konkurencyjność jest mniejsza. Natomiast cały czas nasze ceny są poniżej średniej unijnej, w związku z tym, jeśli patrząc to tylko oczywiście samą konkurencyjnością cenową, to ona jest utrzymana, natomiast oczywiście konkurencyjność nie tylko ceny, to są również wielkości dostaw, to jest jeszcze atrakcyjność oferty i wszelkie inne związane z tym wymagania, chociażby wielkość dostawy. Jeśli chodzi o ubytku mlecznego w Polsce, to po pierwsze trzeba powiedzieć tak, no ten proces restrukturyzacji i modernizacji tych gospodarstw rolnych utrzymujących bydło mleczną cały czas postępuje, oczywiście nie jest jeszcze zakończony, co będzie pokazane później, jeśli chodzi o samą strukturę chowów. 15 chyba września ukażą się dane dotyczące pogłowia krów w czerwcu bieżącego roku. W tej chwili bazujemy cały czas na pewnej estymacji, którą powinienem sobie przygotować. Przewidujemy, że krowy ogółem będzie ich około 0,5% mniej, krów mlecznych będzie pewnie 2-3% mniej, to wynika z tego, że w tym okresie wiosennym przewidywana była susza, te zasoby paszy były niepewne i ja tak oceniam, że prawdopodobnie rolnicy część tych stad zmniejszyli mięso. Oczywiście poprawa sytuacji na rynku mięsa
na rynku mięsa wołowego powoduje, że cały czas ten kurs się utrzymuje na relatywnie wysokim poziomie, bo powoduje tu kolostalu, czyli tych krów mamy. Wydajność mleczna krów, tu utrzymane zostaną te tendencje rozwojowe, tym bardziej, że tak jak mówiłem, tych pasz będzie dosyć dużo gospodarskich. Zbiory już były udane, zbiory kiszonki i siana też były niezłe, więc prawdopodobnie ta mleczność krów wzrośnie około procent, może troszeczkę więcej, więc to będzie stymulowało następującą sytuację, którą, przepraszam, tej strukturze powiem. Ta struktura naszych gospodarstw utrzymujących krowy jest cały czas bardzo rozdrobniona, 83% to są gospodarstwa mające do 10 krów, czyli to są bardzo małe podmioty, dopiero tam taka nie około 15% można powiedzieć. Czy więcej to są gospodarstwa utrzymujące powyżej 10 krów, to ta struktura pod tym względem jest różna. Natomiast dużo lepiej wygląda to, jeśli chodzi o samą strukturę pogłowia, ponieważ w tych najmniejszych gospodarstwach jest tylko 12% pogłowia krów, natomiast w pozostałych klasach już tam się rozkłada. Także najważniejsze jest to, że w tych dużych gospodarstwach, tych dekodowanych coraz bardziej przybywa pogłowia krów, to są gospodarstwa czerpiące duże korzyści z efektu skali. Te koszty jednostkowe w tych gospodarstwach są relatywnie niskie. Nowe preferują również te wielkości dostawy. To wszystko jest bardzo pozytywne, aczkolwiek ten proces jest cały czas niezakończony i tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w Polsce. Jeśli chodzi o samą produkcję mleka i jego rozdysponowanie, powiedziałem tak, pogłowie krów prawdopodobnie spadnie. Będę bardzo zaskoczony, gdyby było inaczej. We wrześniu pokazał główny błąd statystyczny, że to pogłowie, gdyby to pogłowie wzrosło, ale ono zostanie spadek pogłowia liczby krów zostanie rekompensowany wzrostu mlecznością, więc produkcja mleka znacznie spadnie, albo utrzyma się na poziomie zeszłego roku, czyli będzie około 14,1 miliarda litrów. Spadek będzie znacznie zużycia w gospodarstwach, nieznacznie na cele paszowe spadnie duże zużycie w tych gospodarstwach na konsumpcję, a to wynika z tego, że z powodu mamy przede wszystkim te najmniejsze gospodarstwa rolne, które nie są towarowe. Sprzedaż mleka znacząco wzrośnie, skup mleka rośnie w takim tempie dosyć zadowalającym, około 3% rocznie, czyli w okresie 7 miesięcy do 2,8. To powoduje, że ten skup coraz większy udział ma w produkcji mleka i sprzedaży towarowości rośnie. To są pozytywne tendencje, prawdopodobnie będą kontynuowane. Należy jednak pamiętać, że o ile u nas skup stanowi około 46%, czyli 86% produkcji, to w krajach Unii Europejskiej to jest na około 95-97%, więc tam ta sprzedaż bezpośrednia jest bardzo ograniczona, natomiast u nas ciągle to jest około 300 tysięcy ton, 300 tysięcy litrów, bardzo dużo pozycja, tym bardziej, że mamy cały czas jakby promowane, żeby te krótkie łańcuchy dostaw były, żeby to rzeczy handel detaliczny, żeby to rozwijać. To jest oczywiście pewien pomysł na życie do tych małych gospodarstw rolnych. To jest oczywiście też pewien niszowy segment rynku, ale kluczową rzecz odgrywa oczywiście przemysł mleczarski, towarowa produkcja mleka, tutaj nie ma w ogóle co do tego dyskusji. Ten udział przemysłu w przetwórstwie powinien być jeszcze większy niż obecnie. Jeśli chodzi o tendencję produkcji, no to jak wiemy, surowiec nam wzrósł prawie do 3%, więc surowca mamy, to powoduje, że wzrosły nam ogłoszone produkcja większości artykułów mleczarskich, za wyjątkiem mleka, którego proszka, co wynika z tego, że te ceny, które pokazywałem wcześniej, były niższe, w związku z tym mniej mleka przetwarzane jest na proszek mleczny, mniejszy jest udział również przetwórstwa zagęszczonego mleka z importu z Unii Europejskiej, natomiast pozostałe produkty to one wzrosły. Jakby to wszystko zsumować i przeliczyć, pomijając oczywiście pewne różnice w strukturze, że tak powiem, rozdysponowania, to widzimy, że 3% skupu to już było więcej oczywiście mleka przetworzonego, to jest również łącznie z mlekiem przerzutowym. Mamy więcej masła dwutlennych, jest więcej serów farbowych i nieznaczny wzrost produkcji, przepraszam, to jest jakiś duży błąd serów, jogurtów i napojów mlecznych. No dobrze, no i ponieważ ta produkcja nam wzrosła, ceny surowca nam nieznacznie spadły, o czym jeszcze będę dalej pokazywał, to mamy wyniki finansowe przemysłu mleczarskiego za rok, pierwszy kwartał 2019 roku, czyli to są jeszcze wyniki przed ograniczeniami spowodowanymi w gospodarce. To są liczby sprzed około 115
106 gospodarstw, przepraszam, 106 przedsiębiorstw. Zatrudnienie cały czas jest mniej zniżone, czyli 31 tysięcy osób tam było. Mamy przychody ze sprzedaży, one wzrosły o 6,6%, czyli to jest dosyć ładny wzrost. Zysk brutto jest bardzo duży, bo to jest około 265 milionów złotych, dobrze? Czyli te wskaźniki rentowności, czyli udział zysku w przychodach, które tutaj mamy na poziomie około 8 miliardów, 9 miliardów można powiedzieć, rentowności w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku są wielokrotnie lepsze. Czyli ten wynik finansowy w pierwszym kwartale był bardzo dobry, to można powiedzieć, że jakby ta baza taka, ten trudny okres związany z pandemią była relatywnie dobra. Płynność finansowa jest oczywiście zabezpieczona, czyli przemysł mężarski i przedsiębiorstwa są w stanie pokrywać zobowiązania bieżące, głównie dotyczące surowca, bo to jest główna pozycja w strukturze kosztów. Stopa inwestowania też się poprawiła, te nakłady inwestycyjne ciągle rosną. No i oczywiście to jest duży dział przemysłu spożywczego, to jest około 13-14% w przychodach przemysłu spożywczego. To jest dość duża branża i z tego powodu trzeba tutaj dokładać dużych starań, bo ona się nadal utrzymała na wysokim poziomie rozwoju. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, to mamy wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku i te wyniki są, powiedziałbym, bardzo dobre. Oczywiście w ekwiwalencie surowca, jak to przeliczymy suchą masą, wszystkie produkty na surowiec przyjmuje mniej więcej 12-13% suchej masy surowców. To mamy prawie niewielkie pogorszenie salda, ale jeśli już jest, spojrzymy na wyniki związane wartościowo, ten spadek jest znacznie mniejszy. To wynika z tego, że w tych trudnych warunkach jednak uzyskaliśmy i nadwyżkę eksportową w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Poszczególne produkty, no widzimy oczywiście duży był wzrost eksportu mleka płynnego, czyli wkurstwa, spadek mleka w proszku i napojów. Bardzo dobry wzrost masła, aczkolwiek on jest relatywnie nieduży udział w strukturze tego handlu zagranicznego oraz nieznaczne pogorszenie eksportu ser. Razem to było około 1,2 miliarda złotych. Euro to jest 2% więcej niż przed rokiem, czyli to jest niezły wynik. W imporcie spadek właściwie większości produktów, te spadki dosyć duże, głównie tu o mleko płynne i śmietane do przetwórstwa. Duży spadek jogurtu, spadek mleka w proszku, spory spadek ser, utrzymał się wzrost masła. Prawie pół miliarda jesteśmy tych wydatków na ten import. I to jest lekki spadek w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast jeśli chodzi o w układzie miesięcznym, to widzimy tak. Do marca mieliśmy bardzo dobry wzrost eksportu. Potem w momencie lockdownu gospodarki nastąpiło załamanie i spadek. I potem o kolejne miesiące, maj, czerwiec, już mamy ponowny wzrost. I jeśli nastąpią jakieś turbulencje związane z sytuacją gospodarczą w innych krajach i w Polsce, będziemy mogli liczyć na poprawę tej sytuacji w handlu zagranicznym. Import charakteryzował się większą zmiennością, ale nadal jednak on pomimo tych wszystkich turbulencji, on jest relatywnie ma nieduży udział zaopatrzenia w rynku, tym bardziej, że duża część tego importu to jest import uszlachetniający przetwórczy, czyli importujemy na przykład mleko płynne, śmietane z listy do przetwórstwa. To jest oczywiście możliwe wykorzystać jakby lepiej zasoby i pracy, kapitału niektórych przedsiębiorstw, które są zorganizowane na taki model biznesowy się decydują. Tak jak powiedziałem, ten import spadł wtedy, eksport spadł 5%, import głębiej spadł, ale w kolejnych miesiącach mieliśmy odbicie w handlu zagranicznym. Jeśli chodzi o ogólnych odbiorców i partnerów, tutaj w imporcie, przepraszam, to było prawie jak dodało prezentację. To oczywiście nic się nie zmienia. Niemcy, Czechy, Holandia to są głównie nasze odbiorcy, Angielia oczywiście na linii proszku, ale tutaj nową rzeczą, to jest nową rzeczą, której wypuściłem, to jest Ukraina. Całkiem duże ilości produktów mleczarskich sprzedaliśmy na tym rynku i to jest nowe zjawisko. Pytanie, na ile ono jest trwałe, ale sądząc po tym, że Ukraina będzie miała przedłuższy czas trudności gospodarcze, a kraje, które dotyczy takie trudności przechodzą, są dużymi importerami żywności. Oczywiście Ukraina eksportuje zboża i inne tego typu
kilka pytań, ale są jakimiś dużymi odbiorcami. Mówimy o tym imporcie, jak mówiłem, to Litwa, ten surowiec głównie i mleko do przetwórstwa, jak również Niemcy, tutaj Holandia, to są nasze główne. Jeśli chodzi o ceny w handlu organicznym, tutaj w pierwszym półroczu, to widzimy oczywiście większość tych cen gospodarowa w eksporcie, za wielkie mleka proszku, które w pierwszym okresie ze względu na wysokie ceny na świecie było bardzo korzystne, natomiast właśnie ta sytuacja znacznie pogorszyła. Te ceny były również około 3% w eksporcie sen. Masło no to wynikało z tego spadku cen na rynku światowym i widać również spadku cen naszych eksportowych. I w końcu była obrotna sytuacja. Większość ten wzrosła do wielkiego masła, które oczywiście do jakiegoś sporcie i w imporcie spadł taka była cena na świecie, ale również znacząco spadek mieliśmy ten importowanej serwatki, ale ona ma nieduży udział u nas w handlu zagranicznym. Natomiast jeśli chodzi o ceny na rynku krajowym, to po pierwsze tak, w okresie 7 miesięcy średnia cena w kubku mleka to jest około 1,34 zł, spadek o 1,5% do roku dla najlepszego okresu 2019. W lipcu ten spadek cen był głębszy, o około 5% do 1,30 zł. Tutaj oczywiście czynniki sezonowe odegrały swoją rolę. To są netto czy brutto? To są brutto ceny, na pewno. Muszowskie ceny są brutto. Tak mi się wydaje, tak. Ale to jeszcze mogę sprawdzić, ale tyle głównie jest brutto, daje ceny brutto. To są netto, tak? Netto. Bo my dostajemy jednej i drugiej. Ja w tej chwili nie jestem w stanie może powiedzieć, bo my dostajemy jedne z VAT-em, jedne bez, ale ja w ramach publikacji musowskiej nie byłem pewny, co robimy. To może być rzeczywiście netto. Natomiast jeśli chodzi o wskaźnik tej produkcji sprzedanej w przemysłu elektrofiery, ten spadek był mniejszy, tylko 40%. To też jakby obrazuje, że te wyniki finansowe, które wcześniej pokazywałem, były może lepszemu, bo spadek cen surowca był niż głębszy niż spadek cen sprzedaży produktów leżackich. Natomiast jeśli chodzi o ceny detaliczne handlu detalicznym, tutaj mamy tendencje wzrostowe za wielkie masła, którego ceny spadły o 5%, pozostałe ceny wzrosły tak w granicach 4%, oczywiście mleko spożywcze troszkę więcej, natomiast pozostałe ceny to jest około 3-3,5% wzrostu. To jest w granicach inflacji, ale znacznie poniżej niż średnie ceny żywności, które wzrosły około prawie 7%, czyli właściwie tylko mleko spożywcze, płynne, ono przekraczało i inflację, i wzrost cen żywności ogółem. Natomiast pozostałe ceny, to ceny pozostałych artykułów lekarskich, one jak gdyby były niższe, czyli można powiedzieć, że one realnie taniały w stosunku do cen żywności, natomiast z inflacją to podążało. Oczywiście mieliśmy krótki okres, kiedy mieliśmy deflację w gospodarce, to był w kwietniu i w maju, ceny nam w gospodarce spadły nieznacznie, ale to już mamy niestety za sobą, ponieważ wychodzimy, wierzę w to z tych trudności gospodarczych, aczkolwiek co to się dalej będzie kształtowało, to trudno w tej chwili stwierdzić, bo tego wszystkiego jeszcze nie wiem. Natomiast w ujęciu regionalnym się oczywiście wiele nie zmienia, najwyższe ceny to są tam, gdzie są najlepsze gospodarstwa mleczarskie, czyli Podlaskie, ale oczywiście również tutaj Warmińsko-Mazurskie, oczywiście ściana zachodnia, gdzie tych krów wprawdzie jest mała, to są duże gospodarstwa i rynek niemiecki jest ubiegły, te ceny są relatywnie wysokie. Najniższe ceny oczywiście w tych rejonach górskich, to są znane rzeczy od dłuższego czasu, gdzie się może zmieniać prawdopodobnie najbliższej przyszłości się to również nie zmieni. Jeśli chodzi o konsumpcję na rynku produktów mlecznych, to tak, od 2000, właściwie 2006 roku mamy wzrost cały czas produktów mlecznych, wszystkich produktów mlecznych, przyczonych za mleko, ale bez masła, bo masło jest zaliczane do produktów tłuszczowych, jest traktowane też oddzielnie. Widzimy, że po jakimiś wielkimi wahaniami ta produkcja, to konsumpcja rośnie, ona wynosi w granicach 224 litrów, w tej chwili będzie niewielki spadek, to wynika z pogorszenia się sytuacji gospodarczej, gospodarstw domowych. Ich przychody będą mniejsze, prawdopodobnie konsumpcja żywności będzie mniejsza. Jest gorsza sytuacja w kanałach, horekach, restauracjach, hotelach. To wszystko będzie rzutowało na konsumpcję. Jeśli chodzi, to samo będzie widoczne na rynku masła. Ten spadek będzie może nawet głębszy. Przy czym masło ma tutaj siebie, że ono się charakteryzuje taką dużą zmiennością tej konsumpcji. Tutaj te wahania są większe, aczkolwiek na tym będzie one się
startują w granicach właśnie tam 0, 4,5 kilo, to jest tam 7, także to tylko tak wygląda, natomiast ta zmienność jest spora, ale ona nie jest aż tak głęboka, że to miało jakieś istotne znaczenie. Natomiast istotne znaczenie ma to, że tego mleka w kraju spożywamy około 11 milionów ton, przy produkcji 14, powiedzmy 14,5, czyli tego wszystkiego musimy znacznie dużo sprzedać na rynkach zewnętrznych. I ta bilansowa konsumpcja w tym roku spadnie około 2-3% na zasobnika w mniejszej konsumpcji gospodarstwa domowych, ale jak i również we wtórnym przetwórstwie artykułów mleczarskich będzie też mniej określonego. Produkty mleczarskie jak mleko, proszku, serwatka, część seru są używane w wtórnym przetwórstwie żywności do niektórych dań gotowych, czy jakichś przetworzonych wysoko produktów spożywczych. Także tego będzie z tego mniej, to tylko też będzie się przełoży na rynek mleka. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, no tutaj oczywiście nie mamy danych, bo najpóźniej się pokazują dane dotyczące konsumpcji, mamy tylko 2019 rok, ale w długim okresie spada nam konsumpcja mleka wtórnego, że to jest zjawisko już trwałe. Następowania to jest w dużej części jogurtami, napojami mlecznymi. Mamy wzrost oczywiście w długim okresie produktów serowarskich, aczkolwiek to nie jest wzrost, który będzie jakiś spektakularny. Cały czas tych serów i farmów jemy znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Mamy wzrost konsumpcji masła, to też jest pozytywne, bo jakby to masło zaczyna odzyskiwać część utraconego rynku na rzecz utraconych tłuszczów roślinnych. To jest też tendencja dosyć pozytywna. Natomiast oczywiście w poszczególnych typach gospodarstw domowych te różnice są zróżnicowane. Wiadomo, że gospodarstwa domowe rolników, to one konsumują więcej takich produktów przetworzonych coraz bardziej, a to wynika z tego, że coraz mniej gospodarstw rolnych posiada własne typy mleczne, coraz bardziej spada samozaopatrzenie, więc oni pojawiają się na rynku. Jeśli chodzi o same wydatki gospodarstw domowych na artykuły mleczarskie, artykuły mleczarskie stanowią około 12% naszych wydatków na żywność. W poszczególnych grupach jest to dosyć zbliżona liczba. Natomiast masło to jest około 2-2,5% wydatków na żywność. Co tutaj jest istotne? No istotne jest to, że w drugiej perspektywie cały czas widzieliśmy, że wydatki na żywność w Polsce spadają w porównaniu z wydatkami ogółem gospodarstw domowych. Natomiast ta tendencja się zatrzymała w roku 2015, czy widzimy, że w 8-10, można powiedzieć, widzimy, że to jest 24-25% naszych wydatków ogółem przeznaczamy na żywność. To jest już tendencja trwała, to się nie zmienia. To jest w ekonomii opisane jako prawo Engla, że jak się poprawia dobrobyt, to wydaje się coraz mniej na żywność. Do pewnego momentu to się u nas potwierdzało, w tej chwili mamy stabilny udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem, to jest 24-27%. To nadal jest jednak bardzo dużo, to świadczy o tym, że cały czas nasze społeczeństwo nie należy do najbogatszych w Europie. W samej strukturze wydatków na artykuły mleczarskie, no tutaj też oczywiście wielkie zmiany nie następują, to głównie produkty serii farowej, to jest prawie 40%. Duży udział ma oczywiście mleko płynne, masło, jogurty, pozostałe produkty mają mniejszy udział. Te zmiany są dosyć subtelne, one wynikają nie tyle ze zmian w strukturze konsumpcji, ale w dużej części one są powodowane zmianami cen na rynku, chociażby weźmy ten ostatni przypadek, jak jesteśmy bardzo wysokimi cenami masła, to te wydatki na masło znacząco rosną, nie znaczy, że na przykład rosną konsumpcja masła. No i jakieś krótkie podsumowanie. No tak jak powiedziałem, 2020 rok to są bardzo niekorzystne warunki rynkowe, bo mamy recesję gospodarczą, aczkolwiek tego wszystkiego na razie nie było widać, może jeszcze dwa, które przekazywamy. Mamy duży wzrost ryzyka produkcyjnego i handlowego. To niewątpliwie komplikuje działalność gospodarczą, bo zarówno przemysłowi mleczarskiemu, jak i rolnikom. Mamy cały czas duże ryzyko związane z zmiennością warunków agroklimatycznych. To jest duża niepewność. Każdy chwili możemy mieć problemy z niedoborami wody i to skutkuje podażą i jakością pasz. Na światowym unijnym rynku jest spadek cen surowca i produktów mlecznych. To jest niedobra zapowiedź, bo w dalszej perspektywie również może wpłynąć na przychody naszego przemysłu. Kolejna sytuacja to jest oczywiście sytuacja gospodarcza w Europie i ona się przełoży również na rynek krajowy. Będziemy mieli
trudności na rynku pracy. To się przełożyło na popyt na artykuły żywnościowe. Gospodarstwa domowe miały mniejszą siłę, nawet że będą się tymi pieniędzmi bardziej ostrożnie opłacić, więc trzeba liczyć na pogorszenie właśnie możliwości sprzedaży. Spadek obrotu w handlu detalicznym w kwietniu już był widoczny i prawdopodobnie, jeśli się sytuacja pogorszy, będzie również widoczny w kolejnych miesiącach. Ceny skupu mleka w kraju spadły, ceny detaliczne artykułów mleczarskich wyjątkiem masła wzrosły, to prawdopodobnie handel detaliczny wygeneruje wyższe zyski, ale to dotyczy generalnie żywności. Prawdopodobnie zacznie się znowu dyskusja, którą znamy od lat, że oto pozycja rolników w łańcuchu marketingowym jest najsłabsza, że rosną ceny w dalszych ogniwach łańcucha marketingowego, a nie rosną ceny surowców rolnych. Ta dyskusja się na pewno pojawi. Będziemy świadkami i będą postulaty, aby tą pozycję rolników w łańcuchu marketingowym wzmacniać. Spożycie oczywiście wykazywało w długim okresie tendencję wzrostową, teraz w okresie recesji gospodarczej pandemii możliwy jest spadek, on prawdopodobnie wyniesie tyle, jak wykazywałem, ale może być jeszcze głębszy, bo naprawdę nie wiadomo, jak ta sytuacja dalej się potoczy. Podmioty muszą się oczywiście dostosowywać do nowych uwarunkowań. Spadek po głowie, to był powodowany właśnie tym niepewnością związaną z suszą. Być może teraz ten spadek ze skupu mleka również przyspieszy, niektóre gospodarstwa zmniejszą po głowie. I oczywiście kontakt mniejszego popytu i trudności z eksportem może się zdarzyć na jesieni po początku Unii Europejskiej dyskusja dotycząca możliwości jakichś działań interwencyjnych związanych chociażby, nie wiem, z dopłatami do płatnego przechowywania. A gdyby nawet sytuacja bardziej się pogorszyła, byłyby jakieś zapasy przedsiębiorstwa, to może być wykluczone, że trzeba było uruchomić interwencyjne zakupy mleka w prostości, ceny na świecie by spadały, a produkcja byłaby utrzymana na stabilnym poziomie w Unii Europejskiej. Wyzwania, no to oczywiście, tak jak mówiłem, to jest nowa polityka rolna, która będzie opierała się o nowe zasady, tutaj istotną rolę podejmowały te wszystkie zagadnienia związane ze środowiskiem, Europejski Zielony Ład, strategia od pola do stołu. Tam jest cała masa wyzwań. Wiele podmiotów, nie tylko mleczarskie, będzie musiało do tych wyzwań się dostosować. One są naprawdę bardzo drastyczne, jeśli chodzi o niektóre elementy, chociażby o redukcję zużycia środków ochrony roślin, redukcję emisji, redukcję środków przeciwdrobnoustrojowych. Związane z tym zagadnieniem z dobrostanem zwierząt, będzie bardzo, bardzo dużo wymogów i procesów dostosowawczych. Będą potrzebne duże nakłady inwestycyjne. Nie ma na razie żadnych szczegółów związanych z regulacjami, natomiast tam są jeszcze oczywiście sprawy związane ze zrównoważoną konsumpcją artykułów żywnościowych. Głównie chodzi o redukcję konsumpcji cukru i tłuszczów. To może dla mleczarstwa nie jest jakieś specjalne zagrożenie, aczkolwiek również może się pojawić. I tam jeszcze istotną rzeczą będzie niewątpliwie będzie redukcja strat, ale również fałszowania produktów żywnościowych. Tutaj być może to jest szansa dla sektora mleczarskiego, aby mocno zaartykułować i bronić swoich racji, że produkty mleczarskie to są określone produkty, żeby coś, co nie jest produktem mleczarskim, zostało uznane za produkt mleczarski. Tu jest cała oczywiście wielkie pole, które może przyczynić się na przykład branży mleczarskiej korzystnie. To tyle z mojej strony. Są jakieś pytania, to ja oczywiście są Państwa dyspozycji.